Dzisiejsza konferencja jest organizowana, jak Państwo widzicie na planszy, w ramach projektu Polski Ruch Ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego. Jest to duży projekt, wystawa poplenerowa, na którą zapraszali przed chwilą dyrektorzy, jest również organizowana w ramach tego projektu. To jaką drogę w Galicji należało przejść, żeby zlikwidować przedstawicieli tego rządu? Ja o tej drodze chciałbym powiedzieć. Adres hołdowniczy złożony Franciszkowi Józefowi II, cesarzowi Austrii, 10 grudnia 1866 roku obrósł już legendą. Wiele wysiłku włożono, żeby działanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej zostało przez społeczeństwo zaakceptowane. No i wielka tu zasługa Wincentego Witosa. Obie zresztą struktury, ten następca PKL-u, komisja rządząca we Lwowie, ma swoje miejsce w archiwum historycznym, to jest Fond 212. I ta struktura lwowska, która połączyła się z PKL-em i utworzyła komisję rządzącą, tymczasowy komitet rządzący we Lwowie, też ma swój zespół. To jest Fond 213. Wyszliśmy z takiego założenia, że pamięć o tych, którzy odchodzą, czyni ich nieśmiertelnymi. Czyli jeśli będziemy przypominać twórców Polskiej Komisji Likwidacyjnej, bo przy okazji obchodów setnej rocznicy niepodległości, często przypominamy bardzo wybiórczo tylko niektóre nazwiska, ale zapominamy się o całej właśnie plejadzie tych działaczy, raczej niepodległościowych.